A teraz zapraszam do obejrzenia skeczu popularnego w Polsce kabaretu moralnego niepokoju pod tytułem RODO. Każda wizyta w urzędzie to spotkanie z diabłem. Jedna rada. Jeśli już musisz przejść przez piekło, idź szybko. O, dzień dobry. Dzień dobry. To jest administracja. A jeśli nawet, to co? To się bardzo dobrze składa, bo jestem lokatorem z trzeciego piętra, lokal 33. Ja tam robię remont łazienki, rura pękła i leje się woda na dół, do sąsiada pod spodem. No i? No i stare budownictwo ciągle jakieś niespodzianki. A jaka to niespodzianka, że w bloku pod spodem sąsiad mieszka? Tak, oraz żadna, no niespodzianka, że to taka stara rura. A co ja mam w ogóle z tym wspólnego? No bo ja tam zszedłem na dół, pukam, walę do tych drzwi, a tam nikt nie odpowiada, nie wiem, tam chyba nikogo nie ma. Może jest, tylko już pan go utopił. No może, no ale ma pan może telefon do tego sąsiada? Przed chwilą pan mówił, że to sąsiadka. Kiedy? No że stara rura, jakaś stara rura. Dobra, nieważne, ma pan telefon do tego chłopa, do tej baby? Pewnie, że mam, bo jestem administracja, to jak mam nie mieć? Dobra, to poproszę. No nie mogę panu podać. Dlaczego? RODO. Co RODO? Ochrona danych osobowych, RODO. No, ale tam się komuś woda na łeb leje. No to pan zbieraj pieniądze na odszkodowanie, no. Się panu odechce głupich remoncików. Do widzenia. Ja napiszę na pana skargę. Naprawdę? Tak. Jestem nieprzytomny ze strachu. Pan się nazywa? I tu niestety RODO. Żegnam pana czule i anonimowo. Chcę rozmawiać z prezesem. Bardzo dobrze, niech pan rozmawia. Prze panu nie bronię. Gdzie ja go znajdę? A tego nie mogę powiedzieć. A, znowu RODO. Nie RODO, tylko gdzieś Polas, a ja nie wiem gdzie. A jak on się nazywa? I tu niestety RODO jak byk. Panie Andrzeju, pan mi wrzuci te wszystkie adresy do niszczarki. Nie ma sprawy, panie prezesie. Prezes! Bardzo dobrze. Panie prezesie, jestem mieszkańcem lokalu na trzecim piętrze numer 33. Moje nazwisko... Stop! Żadnych nazwisk. RODO, widzę, że pan stoi, ale nie muszę wiedzieć, jak się pan nazywa. No tak, oczywiście. W każdym razie, ja zalewam mieszkanie sąsiada pod spodem, czy tam sąsiadki, a ten typ nie chce mi podać numeru do tego kogoś. No i bardzo dobrze, że nie chce. Dane osobowe ludzi są ważniejsze niż ludzie. Nie możemy udostępniać danych osobowych naszych lokatorów osobom z zewnątrz. Ale jestem z wewnątrz. Proszę pana. Dane osobowe danej osoby może znać tylko dana osoba. Każda inna osoba niż dana jest uważana za osobę z zewnątrz. Jezu Chryste. Tylko bez nazwisk. Przepraszam. Przez pomyłkę użyłem nazwiska nadaremno. To pan może zadzwonić do tej osoby. Pan na pewno ma swój telefon, ze swojej komórki może pan zadzwonić do tego kogoś i powiedzieć, że go zalewam. No, to chyba mogę zrobić. Stop! Pan będzie wybierał numer, a ten podejrzy? Nie podejrzy. Podejrzy, bo jest taki sprytny i będzie znał numer. A RODO? Pan się odwróci. Jeju, no. No to starej rusze się wyświetli, będzie znała pana numer. A RODO? Racja. No niestety, nie możemy panu pomóc. Przykro mi. Powariowaliście z tym RODO. No muszę panu powiedzieć, że faktycznie jest z tym pewien problem. Widział pan, tu stoi taki pomnik na skwerku. Tak. Taki głupi, jakiś taki sam korpus. No, to był pomnik takiego pisarza, ale kazali skuć nazwisko z cokołu i jeszcze łeb odrąbali, żeby nawet po twarzy nie można było poznać, kto to jest. No ja nie poznałem, nie wiem, kto to jest. A tam jest cmentarz. Tam moja babka leży, no. No, będą skuwać nazwiska z grobów. Boże, to jak ja trafię do babki? Tylko grób nieznanego żołnierza okazał się być zgodny z przepisami ustawy. Dobrze, przełożę babkę do nieznanego żołnierza. Jakoś tam się pomieszczę. Stacjonarny! On się nie wyświetla numer. Niech pan zadzwoni ze stacjonarnego do tego kogoś. Pan dzwoni. Pan dzwoni. RODO się rozgniewa. Dobra tam. RODO będzie na nas złe. Dobra. Halo? Dzwonię z administracji bloku przy ulicy Bolesława. No niestety RODO. Jest tu u nas pan o nazwisku niestety RODO. I tylko mogę pani powiedzieć jedno. Panią zalewa! Tak. Nie powiem czy od góry, czy od dołu, bo niestety RODO. Jezu, także, dawaj, co robisz człowieku? Oddaj to! Halo, proszę pani, to ja panią zalewam z góry. No i co? To nie pani mieszkanie, a czyje? Córki? Córka. Dobrze. A może pani podać mi numer do niej? Macie coś do pisania? Nie mamy. To nie jest papierniczy. Panie prezesie! Panie prezesie!
Mieszkanie panu zalewa! No to co? Ja, jak to mi mieszkanie zalewa? No bo ten chłop leje wodę, ona się leje tam na tą babę pod nim, a pod tą babą to przecież pan mieszka, no. No pod trzynastką. Pod jaką trzynastką? Pod trzynastką to mieszka taka Grażyna. A skąd pan wie? Takie rzeczy się wie, to wszyscy na osiedlu wiedzą, to tam... Taki mój kolega zagląda do tej Grażyny tam, spotkanko na bzykanko. W ogóle ta Grażyna, to trzeba powiedzieć, jest taka... No, lubi to, lubi. Przepraszam, bo tak się składa, że pani Grażyna to jest pani prezesowa. No i jak się nazywa ten pana kolega, co? Proszę nie mówić! RODO! No tak, no. Stól, pysk, głupi cieciu. Kto to jest? Niestety pan głupi cieć ma rację. Niestety RODO kryje tego pana, który niestety kryje panu żonę. Człowieku, ja muszę to wiedzieć, rozumiesz? Muszę! Kto to jest? Po pierwsze, no nie mogę panu powiedzieć, po drugie, no RODO, no, RODO, no. Chrzanić to całe RODO. Ja nazywam się Władysław Grzelak. To jest pomnik Bolesława Prusa. Niech mi pan powie, kto to jest! Ja powiem! Kto? Prus to był taki pisarz! Ale... Ten chłop to do Grażyny przychodzi! Powiem panu pod jednym warunkiem, że pan mi zdradzi numer do tej córki całej pod spodem. Nie! Niech pan nie mówi! Proszę nie mówić, prezesie! No nie mogę tego zdradzić! Pocałujcie mnie wszyscy w... A zaraz? Do kogo to było? Nie mogę powiedzieć, RODO. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Po szczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpi spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Przedstawimy Państwu drugą, ostatnią część reportażu o obchodzącym w tym roku swoje 50-lecie zespole pieśni i tańca Tatry z Windsor. Realizatorem filmu jest Piotr Niemasik, a komentarz czyta jego autorka, prezes zespołu Tatry, Maria Kulesza. Przyszedł czas na uroczysty bankiet. Nasza niezmordowana kapela witała gości w Domu Polskim coraz to nowymi utworami. Goście mieli też okazję skosztować oryginalnych oscypek z Polski. Jak na 50-lecie przystało, bankiet rozpoczęto uroczystym polonezem. Tancerze najstarszej grupy zespołu Tatry wraz z liczną grupą byłych tancerzy utworzyli długi korowód prowadzony przez mistrzów ceremonii i byłych tancerzy Julię Kuleszę i Steve'a Polewskiego. Odnosiło się wrażenie, że tancerze byli gotowi na kilka dodatkowych figur, bo bawili się wspaniale. Po pysznej kolacji był czas na podziękowania i wyróżnienia. Pani Maria Uszyński, członkini pierwszego zarządu Tatr, która nadal służy nam radą i pomocą, otrzymała specjalne wyróżnienie za 50 lat nieustannej pracy dla dobra zespołu.
pani Barbara Koczwara, długoletnia prezeska zespołu, otrzymała specjalne wyróżnienie za ponad 35 lat pracy dla zespołu Tatry. Pani Koczwara jest obecnie koordynatorką zespołu Tatry, zawsze chętnie służy cenną radą i pomocą. Pani Ewa Bednarek, obecna wiceprezeska zespołu, została wyróżniona za długoletnią pracę w zespole, zwłaszcza za zajmowanie się kostiumami. Zespół Pieśni i Tańca Tatry otrzymał specjalny dyplom Kongresu Polonii Kanadyjskiej za propagowanie i promowanie polskiej kultury i folkloru na ziemi kanadyjskiej. Obecna prezeska zespołu, Maria Kulesza, otrzymała medal stulecia Polonii w Windsor za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju Polonii w Windsor. Wielką niespodzianką było wręczenie rodzinie Kulesza, Marii, Ryszardowi, Julii i Stevenowi, specjalnej nagrody Family Volunteer of the Year 2023, przyznawanej co roku dla jednej rodziny w prowincji Ontario. Nagrodę wręczył dyrektor Stowarzyszenia Wielokulturowości w Windsor, pan Fred Francis. Pani Maria Kulesza, prezeska zespołu Pieśni i Tańca Tatry, podziękowała wszystkim grupom przybyłym na uroczystości 50-lecia Tatr za udział w koncercie i piękne występy, byłym choreografom i tancerzom za udział w uroczystościach, za życzenia i każdy gest życzliwości oraz pomoc w zorganizowaniu jubileuszu 50-lecia zespołu. Uroczystości jubileuszowe zakończyły się w niedzielę uroczystą mszą świętą dziękczynną w intencji zespołu Pieśni i Tańca Tatry. Ksiądz Stanisław Izdebski przywitał bardzo serdecznie wszystkich tancerzy zespołu, ich rodziców, gościnne zespoły w kostiumach oraz wszystkich parafian. Tę szczególną Eucharystię świetniła kapela Jetelinka swoim pięknym śpiewem i góralską muzyką. Po wspólnym zdjęciu na schodach kościoła wszyscy zaśpiewali barkę przy pomniku świętego Jana Pawła II. Było to wspaniałe i wzruszające zakończenie naszych obchodów, a zarazem godne rozpoczęcie następnych 50 lat działalności. Z perspektywy 50 lat można zauważyć, że początki działalności zespołu Tatry nie były łatwe, ale nikt nie narzekał. Każdy starał się wykorzystywać swoje talenty dla dobra grupy. Cieszyły małe i duże osiągnięcia. Każdy występ był ogromnym sukcesem, a szczere uśmiechy tancerzy i gorące oklaski były największą nagrodą nie tylko dla tańczących, ale także dla oglądających. Zmieniali się tancerze, choreografowie i kierownictwo, ale pozostał ten sam duch i szacunek dla naszej ojczyzny Polski, dla polskiego folkloru i tradycji oraz radość z możliwości przekazywania tego, co mamy w sercach, prawdziwą dumę bycia Polakami. Zaprezentowałam Państwu bogatą 50-letnią historię stworzenia, rozwoju i różnorodnej działalności naszego zespołu Pieśni i Tańca Tatry. Czuję się zobowiązana do wyrażenia satysfakcji i radości z osiągnięć wszystkich osób wymienionych z imienia i nazwiska oraz wszystkich anonimowych działaczy społecznych pracujących przez wszystkie lata na chwałę zespołu Tatry. Wasza wspaniała wizja i odwaga założenia zespołu Tatry daje nam dzisiaj siłę do kontynuowania rozpoczętego przez was dzieła. Aby utrwalić pamięć o chlubnej działalności zespołu Tatry, o pomysłodawcach, twórcach i przebogatej 50-letniej działalności, by móc delektować się wspomnieniami, wydaliśmy pamiątkową książkę pod tytułem 50-lecie zespołu Pieśni i Tańca Tatry. Na 168 kolorowych stronach pokazaliśmy wspólnie przebytą drogę twórców i artystów, którą kroczyli przez pół wieku, osiągając wiele sukcesów i dając radość uczestnikom licznych koncertów.
Za przywiązanie do polskiej tożsamości składam wszystkim wyrazy głębokiego szacunku i uznania. Państwa dorobek stanowi cenny przykład jedności i mądrości służącej tworzeniu pięknego wizerunku naszej ukochanej ojczyzny. Zapraszamy teraz do obejrzenia urywków jubileuszowego koncertu galowego zespołu pieśni i tańca Tatry w Windsor. Dedykujemy ten występ wszystkim, którzy przyczynili się do 50 lat istnienia zespołu, kierownictwu, choreografom, tancerzom, rodzicom, opiekunom duchowym i wszystkim sponsorom. Każdy z Was jest częścią naszego wspólnego sukcesu. Thank you.
Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Rediscover the joy of travel again soon with Viaggio.com. Great deals and locations. Traveling around the world is easy. Get the best price. Visit today Viaggio. Viaggio.com. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Przedstawimy Państwu kolejną prelekcję znakomitego malarza i grafika Leszka Wyczółkowskiego, prezentującego twórczość polskich malarzy przełomu XIX i XX wieku w historii sztuki, nazwanego okresem Młodej Polski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, słonecznie i kolorowo. Dzisiaj pragnę przybliżyć Państwu historię powstania Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i jej siedzibę, Pałac Sztuki w Krakowie. Inicjatorem założenia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie był działacz emigracyjny i wydawca Walery Wielogłopski, od 1848 roku mieszkający w Krakowie. Do założenia doszło w 1854 roku i było to najstarsze towarzystwo w Polsce. Zajmowało się ono kolekcjonowaniem sztuki polskiej i jej prezentacją. Wystawiano również sztukę europejską. Wypożyczano od towarzystw z Wiednia, Pragi, Pesztu, Drezna i Monachium. Towarzystwo zawsze opierało działalność na pracy społecznej swych członków, reprezentujących różne zawody i środowiska. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w swojej działalności miało kilka siedzib, m.in. w Pałacu Lerysza, obecny Pałac Biskupi i części sal w Sukiennicach. Od roku 1901 mieści się we własnej siedzibie, nazywanej Pałacem Sztuki. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych była to pierwsza w zaborze austro-węgierskim instytucja zajmująca się wystawianiem i kolekcjonowaniem dzieł polskich artystów. I jedno z pierwszych takich towarzystw w Europie jest starsze nawet od Towarzystwa Przyjaciół Luwru. W 1897 roku konkurs na projekt gmachu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych wygrał młody architekt Franciszek Mączyński. Dużą inspiracją w tym projekcie był pawilon secesji, który budowano w tym czasie w Wiedniu, projektu Józefa Olbricha. W swej błyskotliwej karierze architekta Franciszek Mączyński zrealizował wiele prestiżowych projektów użyteczności publicznej, m.in. gmach Teatru Starego w Krakowie, budynki mieszkalne i okazałe budowle sakralne, takie jak na przykład Bazylika Jezuitów w Krakowie pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, a która stała się dziełem jego życia. W tym czasie Mączyński był związany z Olgą Boznańską, która jednak wybrała Paryż do życia i miejsce do kariery artystycznej. W realizacji projektu brał udział również Tadeusz Stryjeński, w którego pracowni praktykował Franciszek Mączyński. Teodor Talkowski wykonał płaskorzeźby. Przy projekcie tym zaangażowani byli wszyscy znakomici artyści krakowscy. Secesyjno-symboliczny fryz ukazujący zmienność dwóch losów, wątków życia artystów,
spełnionych, kroczących triumfalnie oraz artystów niespełnionych był malarz Jacek Malczewski. Fryz jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów dekoracyjnych tego budynku. W niszach wokół budynku umieszczono popiersia artystów szczególnie zasłużonych dla polskiej sztuki: Jana Matejki, Henryka Rodakowskiego, Juliusza Kossaka, Feliksa Księżarskiego, Marcelego Gajskiego i Stanisława Wyspiańskiego. Od strony Pałacu Szczepańskiego znajduje się popiersie Jana Matejki jako jedyne odlane z brązu, dłuta Antoniego Madejskiego. A po przeciwnej stronie, od plantów, popiersie Stanisława Wyspiańskiego, dłuta Andy Reinhold. Wyjście główne znajduje się od południowej strony, zdobione dwoma wolnostojącymi kolumnami o jońskich głowicach. W najwyższym miejscu nad wyjściem umieszczono nad nim rzeźbiarski wizerunek głowy Apolina, patrona sztuki w promienistej, złoconej aureoli. Pałac Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych był jednym z pierwszych budynków w Krakowie o tak silnych wpływach secesji z elementami antycznej architektury. Połączenie bogatej dekoracji rzeźbiarskiej i ornamentalnej czynią go pomnikiem i nadają mu charakter monumentalnej świątyni sztuki. Uroczyste otwarcie Pałacu Sztuki zostało dokonane w 1901 roku przez prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych Edwarda Aleksandra Hrabiego Raczyńskiego. W 1904 roku odbyła się pierwsza wystawa. W wystawach organizowanych przez towarzystwo debiutowali m.in. Jan Matejko, Józef Mehofer, Leon Wyczółkowski i Stanisław Wyspiański. Pałac Sztuki do dziś stanowi siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i którego celem jest propagowanie sztuki polskiej i obcej oraz organizowanie wystaw artystycznych. Jestem niezmiernie rad, że mogłem przedstawić Państwu historię tak wspaniałego towarzystwa i jego świątyni. Zapraszam Państwa do odwiedzin Pałacu Sztuki w Krakowie, skarbnicy naszej narodowej historii. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego! Witam Państwa ponownie z miejsca, które nieomylnie wskazuje, że kilka kolejnych minut naszego programu poświęcone będzie kulturze. Jest niezwykle sympatyczny, żywiołowy i świetnie nawiązuje kontakt z publicznością. Kilka dni temu we Wrocławiu wywołał niemal rokowy szał na widowni, a w Warszawie 1000 biletów na jego koncert sprzedano w 20 minut. Mowa o wybitnym polskim kontratenorze Jakubie Józefie Orlińskim. Jest jednym z największych odkryć ostatnich lat w światowej muzyce klasycznej. Artysta występuje na najlepszych scenach muzycznych całego świata, z łatwością łącząc świat muzyki poważnej z popkulturą. Orliński dociera do tysięcy osób przez swoje kanały w mediach społecznościowych, tańczy breakdance, trafia na okładkę magazynu Vogue, zaś The New Yorker tytułuje poświęcony mu artykuł Millennial Popstar. Jakub Józef Orliński występami w Polsce rozpoczyna europejską trasę koncertową związaną z promocją najnowszego albumu zatytułowanego Beyond. Artyście towarzyszyć będzie orkiestra Il Pomodoro. Na trasie koncertowej znalazły się największe europejskie miasta i najsłynniejsze teatry, a prezentowany program ukazuje rewolucję, jaka dokonała się w XVII-wiecznej muzyce włoskiej, nowe postrzeganie możliwości ludzkiego głosu, jego ekspresję i przekraczanie granic. Beyond to szósty solowy album w dorobku Orlińskiego. Jego pierwsza płyta, Anima Sacra, nagrodzona została statuetką. W 2019 roku śpiewak uhonorowany został tytułem Młody Artysta Roku brytyjskiego magazynu Gramophone, a w 2020 roku laureatem paszportu polityki w kategorii Muzyka Poważna za rok 2019. Za niepospolitą umiejętność poruszania emocji w interpretacjach muzyki dawnej, piękny głos, charyzmę estradową, pracowitość, ambitne kształtowanie repertuaru i pokorę wobec muzyki. Dodam, że w 2021 roku Orliński otrzymał International Opera Awards, zwany operowym Oscarem, za album Face d'Amore.
poświęcony barokowej muzyce świeckiej. Natomiast w tym roku otrzymał nagrodę Opus Classic w kategorii Śpiewak Roku za album Farewells z polską muzyką wokalną. Najtrudniej rozmawia się z bliskimi, zwłaszcza gdy ma się naście lat i poważny problem na głowie z gatunku tych, które mogą wrzucić nasze życie na zupełnie nowy tor. O tym właśnie opowiada obraz zatytułowany Miało Cię Nie Być. Drugi pełnometrażowy film w reżyserii Jakuba Michalczuka, autora Przebojowych Teściów, oraz pierwszy w karierze debiutującej na ekranie Soni Szyc u boku swojego znanego ojca Borysa Szyca. Film jest współczesną opowieścią o zderzeniu dwóch pokoleń oraz całkowicie różnych sposobach patrzenia na świat i temat rodzicielstwa. 17-letnia Mańka nieoczekiwanie wkracza do świata ojca, z którym od dawna nie utrzymuje kontaktów. Nie zamierza zabawić w nim długo, ale ten standardowo krzyżuje jej plany. Nie tylko odkrywa, że dziewczyna jest w ciąży, ale też wbrew woli córki postanawia jej pomóc. Co jednak 40-letni mężczyzna może wiedzieć o problemach dorastającej córki? Niewiele. Dlatego też wpada na pomysł, aby poszukać wsparcia i rady u byłych partnerek. Spotkania z barwną grupą ex, wśród których znajdują się zarówno wojująca feministka, jak i tancerka z nocnego klubu, staną się dla ojca i córki szansą na nowy początek. Film ogląda się znakomicie, a historia opowiedziana jest dynamicznie i wiarygodnie. Reżyser z całą twórczą ekipą odpowiedzialną za scenariusz, zdjęcia, montaż i muzykę pewnie i z lekkością manewruje między humorem a powagą. A finał wspólnych perypetii głównych bohaterów zaskoczy każdego. Na ekranie oprócz głównych bohaterów zobaczymy także Magdalenę Cielecką, Izabelę Kunę i Jana Peszka. Do kin trafił właśnie najnowszy film Martina Scorsese, na który miłośnicy twórczości reżysera czekali od lat. Czas krwawego księżyca to nowoczesny western z krwi i kości, w którym na ekranie brylują m.in. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro oraz Lily Gladstone. Po premierze filmu na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes owacje trwały 10 minut. Sam film to aż 3,5 godziny seansu i mówi się o nim, że to ostatni taki western. Fabuła oparta jest na reportażowej książce Czas krwawego księżyca, zabójstwa osagów i narodziny FBI autorstwa Davida Grana, słynnego dziennikarza śledczego i autora bestsellerowych pozycji, znanego z wydobywania na światło dzienne zapomnianych historii. Na początku XX wieku plemię północnoamerykańskich Indian Osagów niemalże z dnia na dzień doszło do ogromnej fortuny dzięki odkryciu na zamieszkiwanych przez siebie terenach złóż ropy naftowej. Pochodzące z wydobycia płynnego złota astronomiczne sumy i wizja oszałamiającego bogactwa jak magnes przyciągały typów spod ciemnej gwiazdy. Biali ludzie bez skrupułów nie tylko wykorzystywali, naciągali i okradali posiadaczy praw do złóż, lecz także w skrajnych, nierzadkich przypadkach uciekali się do mordowania członków plemienia Osagów, by zawłaszczyć ich majątek. Przedstawione w filmie Czas krwawego księżyca wydarzenia są oparte na prawdziwej historii związku Ernesta Burkharda, w tej roli fenomenalny Leonardo DiCaprio, oraz Molly Kale, której postać kreuje Lily Gladstone. To doskonale udokumentowana, fascynująca i jednocześnie przerażająca historia chciwości, rasizmu i zbrodni, rozgrywająca się w westernowej scenerii Dzikiego Zachodu, w której ścieżki prawdziwej miłości przecinają się z niewypowiedzianą zdradą. I tą emocjonującą informacją kończę dzisiejsze spotkanie z Państwem, mając nadzieję na kolejne za tydzień. Do zobaczenia. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę.
kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpi spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Przedstawimy Państwu drugą, ostatnią część filmu dokumentalnego pod tytułem Kraków wczoraj i dziś 1901-2021, w którym obejrzymy, jak znane fragmenty miasta odbierali turyści zwiedzający je na przestrzeni ponad 100 lat. Autorami są Małgorzata Zielina i Tomasz Walczyk, prezentujący swoje ciekawe relacje na znajdującym się na YouTube kanale Slow Travel Polska. Odwiedzając Kraków, trudno ominąć Kolegium Majus, najstarszy budynek uniwersytecki w Polsce, którego początki sięgają 1400 roku. Nasz bohater z pewnością odwiedziłby jego dziedziniec, gdzie być może miałby okazję spotkać coraz liczniejsze grono pań studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pora kontynuować nasz spacer ulicą Grodzką, łączącą Rynek Główny z Wawelem. Ówczesny zwiedzający nie miał możliwości schronienia się przed deszczem w podcieniach kamienic ciągnących się między ulicami Poselską a Senacką. Zostały one bowiem przekute przez Niemców dopiero w czasie II wojny światowej. Mógł za to podziwiać piękno kościołów świętych Piotra i Pawła oraz kościoła świętego Andrzeja. Największe zmiany zaszły przez te lata u wylotu ulicy Grodzkiej w otoczeniu kościoła świętego Idziego. Niewielka kamienica położona za tym kościołem została wyburzona przez Niemców podczas II wojny światowej, którzy jednocześnie przekuli pasaż prowadzący przez dawny dom kapitulny. Los tej niewielkiej kamienicy podzieliła inna, bardzo charakterystyczna budowla, zwana kamienicą Dębno. Zbudowana pod koniec XIX wieku w miejscu wcześniejszego budynku zasłaniała częściowo widok na Wawel. Niemcy w czasie II wojny światowej podczas porządkowania okolic Wawelu również i ją wyburzyli. Podążając ulicą Bernardyńską w stronę Wisły, ówczesny podróżny dostrzegłby liczne zabudowania osady Rybaki, położonej między Wawelem a Wisłą. Ostatnie budynki tej osady usunięto podczas II wojny światowej. Zmieniło się zatem przez te lata otoczenie Wawelu zarówno od strony miasta, jak i od strony Wisły. Pamiętajmy również, że nasz turysta mógł na Wawelu podziwiać zapewne jedynie katedrę. Pozostała część wzgórza nadal pozostawała w rękach armii austro-węgierskiej. Kto wie, być może trafił na moment, gdy grupa osób wraz z architektem i konserwatorem zabytków Zygmuntem Händlem właśnie pozowała do fotografii. Jest rok 1901. Za 4 lata Zygmunt Händel rozpocznie prace konserwatorskie przy opuszczanym przez wojska austriackie Zamku Królewskim. Zwiedzanie katedry wawelskiej zapewne stanowiło wyjątkowe przeżycie dla naszego podróżnego. Zgromadzone tu pamiątki historii napawały dumą i dawały nadzieję na odrodzenie państwa polskiego. Powoli jednak dawało o sobie znać zmęczenie. Ówczesny turysta też potrzebował odpoczynku.
mógł usiąść na ławce na plantach, wysłać pocztówkę z Krakowa z pobliskiej poczty czy udać się na zakupy. Mógł też udać się na kawę do jednej z licznych kawiarni, czy też odwiedzić lokal u Węsla w Rynku Głównym, w tak zwanej kamienicy pod obrazem, zwanej tak z uwagi na obraz Matki Boskiej znajdujący się na fasadzie budynku. Słynne było powiedzenie, że w Krakowie najlepiej trąbi się w dwóch miejscach, na Wieży Mariackiej nad obrazem i u Węsla pod obrazem. Naszą wędrówkę kończymy przed dawnym atelier rodziny Kriegerów i zapraszamy na spotkanie z dawnymi mieszkańcami Krakowa i krajowidokami. Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej przy współpracy z Gminą Pierwszą Związku Narodowego Polski, Kołem nr 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Kołem Pań Nadzieja zaprasza na obchody Narodowego Dnia Niepodległości w niedzielę 12 listopada. O godzinie 11 sprawowana będzie msza święta w kościele świętego Stanisława Kostki przy 12 Denison Avenue, a o godzinie 14 w domu koła nr 20 SPK przy 206 Beverly Street odbędzie się koncert zatytułowany Cześć Polskiej Ziemi z udziałem młodych solistów chóru Novi Singers Toronto i orkiestry Toronto Symfonietta pod dyrekcją Macieja Jaśkiewicza. Chór Quo Vadis i zespół kameralny Camerata pod dyrekcją Mariusza Michalaka zapraszają na spektakl poetycko-muzyczny zainspirowany poematem św. Jana Pawła II pod tytułem Tryptyk Rzymski. Wybrane fragmenty czyta Zbigniew Słota. Utwory na marimbę wykona specjalny gość z Polski Aleksandra Krasowska. W programie znajdą się perły światowych kompozytorów, w tym również polskich, na chór, zespół kameralny i solistę. Partię solową wykona laureatka wielu konkursów międzynarodowych Karolina Podolak, sopran. Koncert odbędzie się w niedzielę 19 listopada o godzinie 14 po mszy świętej w kościele świętego Eugeniusza de Mazenow w Brampton przy 1252 Steeles Avenue West. Wstęp wolny. Ofiary na wsparcie działalności chóru Quo Vadis i zespołu Camerata mile widziane. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu programu naszej Credit Union.
Żegnając się, życzę Państwu udanego weekendu i zapraszam do obejrzenia występu popularnego zespołu Kompot z Mississaugi na Polskim Festiwalu w Toronto. Do zobaczenia. Ona lubi pomarańcze, lubi kiedy nago tańczę, jak pole i szampana, tańczy do białego rana. Ona lubi pomarańcze, Słodki z panasie, bo po panasie, słodki z panasie.